Witam Państwa serdecznie na wykładzie z wytrzymałości materiałów. Moje imię i nazwisko Emil Smyk. Jeżeli Państwo to oglądacie, to prawdopodobnie jesteście moimi studentami. No i w związku z koronawirusem i niemożliwością odbywania się zajęć postanowiłem, że przeprowadzę te wykłady w jakiś sposób zdalny. Ja postanowiłem nie tworzyć własnych wykładów, tylko skorzystać z wykładów doktor habilitowany inżynier Kingi Nalepki, pracownika AGH. Zresztą mojej byłej wykładowczyni, uczyła mnie też wytrzymałości materiałów jeszcze jako doktor, mam nadzieję, że się nie obrazi. Wykłady dostępne są na stronie internetowej, podanej na wykładzie w tym miejscu. Natomiast no, moi studenci prawdopodobnie dostali te wykłady ode mnie w pliku. Zaczynaj. Rozciąganie i ściskanie prętów prostych. I jeżeli chcemy mówić o prętach prostych i ich rozciąganiu, no to musimy sobie taki pręt wyobrazić. Tutaj przedstawiono taki pręt podzielony na pewne takie partycje objętości, które mają nam obrazować to, w jaki sposób ten pręt pod wpływem naprężeń się zmienia. I pręt ten jest oczywiście podparty w jednym miejscu, drugi koniec jest końcem swobodnym i do tego końca przykładamy pewną siłę P. Oczywiście jeżeli uwolnimy od więzów, no to siły będą wyglądały w ten sposób. Natomiast po przyłożeniu tej siły P, pręt zmieni swoją długość o delta L. No i to delta L to będzie wydłużenie związane z działaniem sił normalnych. Tutaj zwracam uwagę na równania. One same w sobie może nie są takie istotne. Najważniejsze jest fakt, że naprężenia styczne zerują się, w związku z czym o tego typu rozciąganiu lub ściskaniu, ja to może gdzieś tu usunę, mówimy, że jest to rozciąganie jednoosiowe. I tak, jeżeli ten pręt sobie rozciągniemy o jakąś długość, nieważne, czy to będą naprężenia, czy to będą odkształcenia sprężyste lub plastyczne, nie tylko długość pręta się zmieni, ale też jego pozostałe wymiary. I ponieważ my działamy w kartezjańskim układzie współrzędnych, no to ciężko byłoby te odkształcenia pokazać na pręcie okrągłym, natomiast już na pręcie o przekroju prostokątnym jest to możliwe. I tak widzimy tutaj, że pręt o długości początkowej L wydłużył się nam pod wpływem działania naprężeń o delta L, natomiast sam uległ, wszystkie pozostałe wymiary też uległy pomniejszeniu. O delta H na wysokości, mamy tutaj delta H przez 2 u góry i delta H przez 2 u dołu i delta B na szerokości, mamy tutaj delta B przez 2 wartość i tutaj delta B przez 2. I ponieważ delta B, delta H i delta L są to odkształcenia bezwzględne, czyli nie mówią nam o tym, jak zmieniła się długość początkowa, więc no, nie są zbyt dokładne, ponieważ czy 1 mm to jest dużo, no to zależy, czy pręt miał na początku 15 metrów, czy 3 mm. W związku z tym te delty, czyli odkształcenia bezwzględne, zamieniamy na epsilony, czyli odkształcenia względne. I teraz, znając odkształcenia względne, możemy sobie obliczyć albo naprężenia też, wiedząc jaki to jest materiał, jaki ma przekrój, tudzież możemy te odkształcenia obliczyć z naprężeń. Oczywiście tylko w przypadku odkształceń sprężystych. I tak, analizując odkształcenia względne, bezwzględne, zarówno to po x, czyli to wydłużenie L, delta L, jak i od pozostałe odkształcenia, czyli tutaj te spłaszczenia po bokach, na wysokości i na boku, możemy obliczyć współczynnik Poissona. I tu zależności zostały podane. Ja na poprzednim wykładzie mówiłem już, czym jest współczynnik Poissona, jednakże chyba nie powiedziałem, że zależy od, mieści się w przedziale od 0 do 0,5. No i można to sobie tak utożsamiać, że im mniejszy współczynnik Poissona, tym dany materiał jest bardziej kruchy, a mniej sprężysto-plastyczny. I teraz, jeżeli chcemy oczywiście rozciągać materiał albo go ściskać, musimy go zamontować
tą naszą sobie próbkę na maszynie wytrzymałościowej. My z tego typu akurat maszyn nowoczesnych nie będziemy korzystać, bo są one u nas na uczelni zarezerwowane do badań komercyjnych. Wykorzystamy sobie starszy typ, tym niemniej próbka badana będzie dosyć podobna jak tutaj. I tu proszę zwrócić uwagę, że mamy miejsce zamontowania próbki. U nas one nie są gwintowane, ponieważ prawdopodobnie mamy inny typ szczęki niż tutaj są zastosowane. Natomiast ma jakąś średnicę początkową i długość, na której sobie tą próbkę mierzymy. Pomiary przeprowadzamy i gdzie powinny pojawić się odkształcenia. Próbki oczywiście są wykonane według konkretnej normy. Dobrze. I teraz, jeżeli mówimy o rozciąganiu, no to tutaj musimy wiedzieć, że to, co my mierzymy na maszynie faktycznie, jest siła za pomocą tensometrów mierzona najczęściej lub inne też metody pomiarowe, ale może nie o tym teraz, oraz odkształcenie, wydłużenie względne, czyli bezwzględne, czyli nasze delta L. Ten wykres siły od delta L musimy zamienić na sigma od epsilon, czyli naprężenia od odkształcenia. I teraz tak, to co możemy sobie zaobserwować, nas w tej chwili interesuje ten czerwony wykresik, to są konkretne punkty. Na początku materiał zachowuje się sprężyście i rozciąga się sprężyście aż do punktu RH, który oznacza nam granicę proporcjonalnego odkształcenia sprężystego. To się bierze H, ponieważ w tym zakresie obowiązuje prawo Hooke'a, czyli odkształcenia sprężyste są liniowe. I teraz, mając ten kawałek wykresu, możemy sobie ponadto obliczyć moduł Yanga, czyli nasze E. I oczywiście, jeżeli Państwo pamiętają, dla funkcji liniowej wzór Y równa się AX plus B, B wyraz wolny, A to współczynnik kierunkowy, no to moduł Yanga jest niczym innym jak tym A, czyli tym współczynnikiem kierunkowym, który możemy sobie obliczyć, znając tangens kąta pomiędzy osią X-ów, czyli w naszym przypadku epsilonem, a naszym wykresem. Następnie po osiągnięciu naprężeń, dla których prób odkształcenia sprężyste są liniowe, pojawiają się dalej odkształcenia sprężyste, ale już nie liniowe, aż dojdziemy do punktu RS, czyli granicy sprężystości. W tym momencie wszystkie odkształcenia, które pojawią się teraz, będą to odkształcenia plastyczne, nieodwracalne. I tak. W normalnym przypadku, tak jak jest tu pokazane, tutaj akurat jest jedna taka, ale pojawiają się falki, przynajmniej dla stali i materiałów sprężysto-plastycznych, przepraszam bardzo. I tak, mamy wyraźną granicę górną plastyczności i dolną wyraźną granicę plastyczności. H, high, L, low, tak? I teraz można zadać sobie pytanie, skąd pojawiają się te górki? Ponieważ pojawiają nam się w próbce odkształcenia plastyczne, no to zaczynają wędrować w naszym materiale oraz powstawać nowe zaburzenia sieci krystoligraficznej. Czy no wiecie Państwo, o co chodzi? Zawsze mam problem to wymówić. No i te błędy sieci, one powodują umocnienie się materiału, przynajmniej w początkowym stadium. W pewnym momencie odkształcenia są już na tyle duże, że już tam nie ma co wędrować i to umocnienie już nie następuje w materiale. Stąd wyznaczamy pierwszy górny pik, tudzież najwyższy górny pik, ale on z reguły jest pierwszym. To jest górna granica plastyczności i najniższy, ostatni, dolna granica plastyczności. Następnie w materiale pojawiają się naprężenia plastyczne. Jeżeli w tym momencie byśmy ten materiał odciążyli, to oczywiście wróciłby on gdzieś, na przykład w ten sposób sobie, do punktu. Czyli zobaczylibyśmy, że po zdjęciu całkowitym obciążenia materiał ten będzie trwale już w jakiś sposób odkształcony. I dochodzimy do punktu RM,
w którym RM, czyli granica wytrzymałości na rozciąganie, RM, czyli punkt, w którym na naszym materiale już w taki sposób organoleptyczny możemy zauważyć trwałe odkształcenia w postaci uwidaczniającej się takiej szyjki. Ta szyjka będzie się nam rozwijała aż do całkowitego pęknięcia w punkcie D wykresu. I teraz można się spytać, dlaczego te naprężenia maleją? No skąd to jest, tak? No bo jeżeli naprężenia by malały, to tak naprawdę nie powinno być dalej odkształceń. I teraz to wynika stąd, że my mierzymy siłę, a siła rzeczywiście maleje. Dlaczego? Ponieważ największe naprężenia są w tym miejscu i to w tym miejscu przewężenia. I pamiętając, że naprężenie to jest siła do pola pierwotnego przekroju, to owszem, siła maleje, ale pole przekroju maleje jeszcze szybciej, co w rzeczywistości powoduje oczywiście spadek siły, ale wzrost naprężeń. I tutaj, jeżeli byśmy uwzględnili teraz te wszystkie zmiany przekroju i tak dalej dla tej próbki, to prawdziwy wykres wytrzymałości powinien wyglądać tak, jak ta przerywana linia. I tu rzeczywiście widzimy, że w tym miejscu naprężenia znacząco drastycznie wzrastają. Natomiast no, to Państwo się, myślę, że jeszcze przekonamy na wytrzymałości na laborkach, to dokładniej wtedy omówię. Tu warto może powiedzieć, że to jest dla takiej klasycznej stali wykres konstrukcyjny o zawartości węgla od 0,07 do 0,14%. Przepraszam. Tutaj Państwo mają te wykłady, można sobie poczytać. Tu jeszcze może warto powiedzieć, że nie każdy materiał jest materiałem sprężysto-plastycznym. Są też materiały kruche, które nie posiadają wyraźnej granicy wytrzymałości ani sprężystości. I wówczas jako granicę sprężystości, umowną granicę sprężystości, oto tu jest zapisane, przyjmuje się naprężenie, dla którego odkształcenia wynoszą 0,05%, tak? Odkształcenia trwałe. Natomiast jako granicę plastyczności przyjmuje się punkt, w którym odkształcenia wynoszą 0,2%. Tutaj takimi materiałami będzie choćby żeliwo, chyba staliwo chyba też, choć nie jestem tutaj pewien, stal hartowana, miedź i wiele innych jeszcze. Ale rączki zatarłem. Możemy iść dalej. O, tutaj się to pojawia. Tak, mamy stal zahartowaną, czyli taką stal, która nie ma granicy wyraźnej granicy plastyczności ani sprężystości. Tudzież aluminium. Tutaj widać, że tu się pojawia jakiś taki mały pik. Więc prawdopodobnie, no, nie wiem w tej chwili, jak wygląda wykres wytrzymałości dla aluminium, ale głowa podpowiada, że jest to, że tamta granica plastyczności i sprężystości występuje. Natomiast już stali zahartowanej niekoniecznie. Idziemy dalej. Ponieważ jeżeli rozciągaliśmy, tak, tu albo materiał sprężysto-plastyczny, albo materiał kruchy, w którym nie mamy, tak jak tutaj mieliśmy RM, to tutaj też mamy nasze RM i jest to moment po prostu, w którym materiał nam pęka, bez żadnego pojawienia się szyjki i tak dalej, materiał kruchy, tak samo możemy sobie ściskać materiał albo plastyczny, albo materiał kruchy, tutaj żeliwo, no, na przykład beton, tak? Betonu nie da się rozciągać, ale da się ściskać na przykład. I proszę zwrócić uwagę na to, że przyjmujemy sobie, że te naprężenia ściskające są naprężeniami ujemnymi. Tak, czyli co do wartości są ujemne. Czyli o ile tutaj będą nas interesowały maksymalne naprężenia, to tutaj będą nas interesowały te minimalne naprężenia. I tutaj jest już taka podpowiedź też do przyszłych slajdów, że to, co w materiałach sprężysto-plastycznych, czego nie chcemy przekroczyć, to jest nasze RE, czyli wytrzymałość, czyli granica sprężystości. Natomiast w materiałach kruchych będzie nas interesowało RM, czyli granica wytrzymałości. No i tutaj mamy drugą stronę, bo tu jest RM, to jest naściskanie. Jeżeli mamy materiał kruchy, to mamy RC, czyli wytrzymałość, naściskanie. I materiały plastyczne podczas ściskania będą pojawiały się, w szczególności aluminium, pojawi nam się taki piękny baryłeczka.
a jeżeli będziemy dostatecznie długo ściskać, to plast suszek. Natomiast w przypadku materiałów takich bardziej, no nie chcę powiedzieć kruchych, bo to nie do końca prawda, ale pojawia nam się takie pęknięcie pod kątem 45 stopni. O tym będziemy sobie też jeszcze na wykładach mówić. I teraz tu warto zaznaczyć i powiedzieć sobie coś o zasadzie Saint-Venanta, nie jestem pewien, jak to się czyta, która mówi nam o tym, o może inaczej. Jeżeli przykładamy siłę gdzieś, to nawet jeżeli to nie będzie siła skupiona, ale i rozłożona, no to te naprężenia pojawiające się na brzegu próbki, one nie będą równomierne. A już w ogóle nie będą równomierne, jeżeli będzie to taka siła skupiona, tak jak w tym przypadku. I będą one miały tego typu rozkład. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj, przepraszam, że tutaj naprężenia minimalne są zdecydowanie większe, mniejsze niż naprężenia maksymalne, a my przecież próbkę liczymy dla naprężeń średnich. Tak? I to jakby te wykresy wytrzymałości na ściskanie czy rozciąganie dotyczą tych wartości średnich. Dlatego no plus analiza tutaj takiej próbki w tym miejscu no, byłaby bardzo trudna. Dlatego generalnie, jeżeli teraz analizujemy naprężenia, to najczęściej będą nas interesowały te naprężenia tutaj, dość daleko, przynajmniej przy wyznaczaniu parametrów wytrzymałościowych, ponieważ w dużej odległości od punktu przyłożenia siły te naprężenia, one będą stosunkowo równomiernie rozłożone. Tu są nawet podane takie naprężenia przykładowe, minimalne, maksymalne. Proszę sobie zwrócić uwagę, tutaj tak, to jest rząd wielkości. No tutaj to jest ponad 50% różnicy, tak? Czyli naprężenia minimalne i maksymalne, tak? To jest razy dwa musimy naprężenia minimalne. Tutaj ta różnica jest już nieznaczna, nie wiem, parę procent. O tym należy pamiętać, tak? Mieć gdzieś to tam z tyłu głowy. I teraz, no jeżeli mówimy o ściskaniu, rozciąganiu, to co interesuje nas najbardziej. Warunki bezpieczeństwa, czyli naprężenia, których nie możemy przekroczyć podczas eksploatacji danej konstrukcji, danego urządzenia. W przypadku materiałów kruchych, właśnie żeliwo, beton, jakiś miedź i tak dalej. Na rozciąganie i ściskanie mamy oddzielne warunki. Tutaj będzie nas interesowało, żeby te naprężenia maksymalne nie przekroczyły KR, czyli naprężeń dopuszczalnych przy rozciąganiu, przy ściskaniu, no to te naprężenia minimalne, a dokładniej wartość bezwzględna z nich, bo przypominam, że one były ujemne, nie może przekroczyć naprężeń dopuszczających przy ściskaniu. W przypadku materiałów sprężysto-plastycznych te charakterystyki są dosyć podobne i tutaj nas interesuje, że maksymalne naprężenia, to już nieważne, czy ściskające, czyli rozciągające, nie mogą przekroczyć KR, czyli naprężeń dopuszczalnych przy rozciąganiu. I tutaj one nie zależą, tak jak tu, od RM, czyli wytrzymałości na rozciąganie, czy RC, wytrzymałości na ściskanie, ale od RE, czyli granicy plastyczności. I tu wszędzie, proszę Państwa, pojawia się takie NM, NC, NE, czasami oznaczone jako X, inna literka. I to jest coś takiego, co nazywamy współczynnikami bezpieczeństwa. I one teraz, to już czuć, że skoro współczynnik bezpieczeństwa, to my to robimy aby, bo możemy się pomylić, ale to jest związane zasadniczo z dwoma rzeczami. Po pierwsze, to jest to, o czym mówiliśmy sobie poprzednio, zasada Saint-Venanta, przepraszam, nie umiem tego wymówić, prawda, ta zasada, że te naprężenia, one nie są równomiernie rozłożone, więc my po prostu możemy nie wiedzieć, że gdzieś te naprężenia są bardzo wysokie, a one mogą nam się pojawić. Stąd, jeżeli zastosujemy naprężenia, jakiś współczynnik bezpieczeństwa, to temu będziemy zapobiegać. Przepraszam Państwa. Zatrzymajmy na chwilę. Przepraszam, żona, ale już chyba czwarty albo piąty raz nagrywam ten wykład i za każdym razem coś mi przeszkadza. Więc kontynuujemy. Czyli tak. Współczynnik bezpieczeństwa. Raz to jest ta zasada, o której sobie poprzedni raz mówiliśmy. Drugi raz to jest fakt, że
No, o ile w takich bardzo odpowiedzialnych konstrukcjach sprawdza się, jaką stal kupujemy, jakie ona ma parametry, czy na pewno to jest ta stal, którą chcieliśmy kupić, a to, jak różna może być stal, która rzekomo jest na przykład stalą S235, to sobie Państwo zobaczycie na laboratoriach, porównując między wyniki dla tych samych próbek, teoretycznie, bo kupione jako dany materiał, ale z różnych partii. Bardzo często to są zupełnie różne materiały. Czasami to rzeczywiście jest ta stal, którą kupiliśmy, ale niejednokrotnie zdarza się, że to w ogóle nie jest ta stal, co no, próby wytrzymałościowe pokazują. No, tym niemniej w takich bardzo odpowiedzialnych, na przykład lotniczym, raczej się sprawdza ten materiał, więc no, tutaj można by powiedzieć, że no, powinien on spełniać dane parametry. No tym niemniej może się pojawić, że gdzieś w środku materiału będzie jakiś błąd. Dla przykładu, na przykład szyny kolejowe, jeżeli są niskiej jakości, no to w czasie, gdy odlewa się stal metodą KOS, ciągłe odlewanie stali, ona krystalizuje od zewnątrz, spychając te cząsteczki niemetaliczne w głąb materiału, wskutek czego w środku takiego bryły szyny na przykład, jeszcze później biorąc pod uwagę to, jak jest obrabiana, pojawiają się zgromadzenia dużej ilości siarki, jeżeli oczywiście ona była w stali. I wskutek eksploatacji pojawiają się takie pęknięcia i można nawet czasami zobaczyć zdjęcia takich szyn, które jakby no są, rozwarstwiły się w środku. Więc nawet jeżeli to był materiał badany, nie mamy pewności, że on na pewno spełni dane parametry. Stąd jest ten współczynnik bezpieczeństwa. No, dodatkowo tutaj dochodzi też fakt, że no, nikt na przykład nie projektuje zawiasów od drzwi w szafce, żeby utrzymały dorosłego człowieka, a pewnie no, widziałem raz przypadek, że ktoś spadał, chwycił się te drzwi, no, zawiasy wytrzymały, ale drewno pękło akurat, więc i poleciało razem ze spadającym. Więc no, są różne sytuacje w życiu, różnie te elementy maszyn są wykorzystywane, bardzo często nie tak, jak powinny być. No, dlatego ten współczynnik bezpieczeństwa się stosuje. I tak jak już mówiłem, w takich normalnych przypadkach wynosi gdzieś on około 2, ale w zależności od przemysłu to może być też 5, a może i 10. Dobrze. Dodatkowo, o czym należy sobie powiedzieć, to jest fakt, że no, jeżeli mamy ściskanie, to dana konstrukcja może nam się wyboczyć, tak? Czyli jeżeli coś konstruujemy, tutaj o warunkach wyboczenia nie będziemy sobie teraz mówili, miejmy tylko to gdzieś w głowie, że no, pręt nie może być zbyt cienki, bo po prostu nam się zegnie zamiast ścisnąć, tak? No to myślę, że każdy potrafi sobie mniej więcej wyobrazić. Mamy też warunek sztywności, mianowicie, że całkowita zmiana długości nie może być większa niż jakaś zmiana maksymalna. Co no, wiąże się już typowo najczęściej z konstrukcją daną i to, w jaki sposób dany element pracuje. Tutaj mamy zadania, my sobie te zadania, ja się postaram to jakoś opracować dla Państwa, jeszcze nie wiem w jakiej formie to zrobić, ale omówimy sobie podobne zadania jak te, które Państwu przesłałem. Dziękuję za uwagę, jeżeli pojawią się jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach, będę się starał na nie odpowiadać. Jeżeli pojawi się taki pomysł, to możemy się spotkać na live'ie, że tak powiem, no ale to już muszę z poziomu uczelni, no nieważne. Dziękuję bardzo i do widzenia.